Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 65. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się na mitycznej Atlantydzie, na Porto Santo i ta energia powietrza, wiatru, kreatywności, siły i mocy, by kształtować Twoje życie zgodnie z Tobą, by kształtować Twoje królestwo dokładnie tak, jak czujesz, by było idealne, by było zgodne z Twoją drogą serca. Niech ta energia stoi Ci dzisiaj do dyspozycji. Dookoła mnie te wszystkie wibracje, energię, która rozkwita w tym momencie przede mną i rozświetla wszystko. Niech rozświetli każdą komóreczkę Twojego ciała i każdy kącik tego miejsca, w którym przebywasz dokładnie w tym momencie. Teraz połączę się z tym miejscem mocy. Skup się na energii, poczuj ją w Tobie, zgromadź jej jak najwięcej i zwróć uwagę na to. Dzisiaj energia wyznaczania granic, suwerenności, ale również wolności i niezależności, czyli wyznaczasz granice, bronisz ich, ale uważasz, by Twoje mury nie były zbyt wysokie, by Twoje królestwo nie stało się Twoim więzieniem. Dzisiejsza energia to energia tego złotego piasku, czyli mądrości wyższej, jak mądrze podejmować decyzje, jak mądrze wyznaczać granice, jak mądrze bronić swojego terytorium, ale również jak mądrze korzystać z tego wszystkiego, co Ziemia i energie tutaj dają Ci do Twojej dyspozycji, czyli na ile się otworzyć, na ile się zamknąć, na ile dać, na ile zabrać, czyli zawsze ten złoty środek. Energię niebieskiego promienia, czyli tego szafirowego, ochrony, wsparcia, obrony. Ten jasno-niebieski, czyli ta energia kreatywności, takiej lekkości, zadowolenia, szczęścia. Biały, jak te białe obłoki nade mną, czyli kryształowego promienia, czyli tej czystości i lekkości. Ale oczywiście również zielony promień. Wokół mnie jest wszystko pokryte malutką, zieloną roślinnością i ta energia również stoi do Twojej dyspozycji. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem. Skup się na energii, poczuj ją w Tobie i pamiętaj, wyślij światełko do tego miejsca, a to miejsce odpowie Ci 1000 razy mocniej. Możesz zamknąć oczy, a możesz mieć oczy otwarte.